Dzień dobry moi drodzy widzowie, Monika Chrzanowska, program Zagadkowa Jedynka. Witam serdecznie tych, którzy może jeszcze nie poszli spać. Ja przyznam się szczerze, że dzisiaj pierwszy raz w życiu spróbowałam nie pójść spać przed programem. No, nie było to do końca moim wyborem, ale mam nadzieję, że wy nie macie żadnych problemów z naszą godziną dzisiejszą. 3:50, więc może ktoś jeszcze nie poszedł spać, a może ktoś wstaje. Chociaż piątkowo-sobotnia noc, to przypuszczam, że ktoś jeszcze nie poszedł spać. Kochani, pierwsza zagadka już na antenie i mam nadzieję, że za chwilę kogoś usłyszę. 50 zł. Szukamy tutaj imienia i nazwiska sławnej osoby. Szukamy sławnej osoby. Przestawiamy tak literki po to, żeby utworzyć sławną osobę. Imię i nazwisko. Co możemy tutaj ułożyć? No kochani, taka dosyć krótka zagadka, bo tych literek nie ma dużo. Nie ma dużo. Na pewno znacie tę osobę. Gwarantuję, że na pewno ją znacie. Przypuszczam, że nie ma nikogo, kto by nie słyszał chociażby o tej osobie. Także jeżeli ktoś już wie, to oczywiście zapraszam do naszego studia. Zapraszam do tego, żeby wziąć udział w naszym konkursie, w naszej zagadce, żeby szybciutko odpowiadać na pytanie. 50 zł na start, a numer, który kieruje, jedyny numer, który kieruje tutaj do studia, to 704-304-000. Ja już czekam na moją pierwszą osobę, a w międzyczasie przypomnę regulamin. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie trwania programu rozegramy zagadki interaktywne, do których możesz się zgłosić pod wskazany na dole ekranu numer. Za każde zrealizowane połączenie zapłacisz również za to, które nie połączycie ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nagrody zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a wszelkie szczegóły na www.sms.tvp.pl. No dobrze, kochani, szybciutko zasady za nami, także teraz wracamy jak najszybciej do naszej zagadki. Ja mam nadzieję, że za chwileczkę kogoś już usłyszę. Dzisiaj krótki program, więc musimy się spieszyć, musimy szybciutko przechodzić do kolejnych zagadek. Szkoda tracić czasu, zwłaszcza, że ta osoba na pewno jest znana. Na pewno jest znana większości naszych widzów. Myślę, że nie ma takiej osoby, która by chociażby nie słyszała o tej osobie. Szukamy imienia i nazwiska. Co tutaj możemy zrobić? Jak przestawiamy te literki, żeby utworzyły prawidłowe wyrazy? Co możemy tutaj kombinować? No kochani, nie dodajemy, nie odejmujemy, tylko przestawiamy. Mam nadzieję, że jest już ktoś przed telewizorami i mam nadzieję, że za chwilę się do nas tutaj zgłosi. 50 zł, rozgrzewkowa zagadka. Czekam na mojego pierwszego gracza. Kto się tutaj zgłosi? No kto się zgłosi? Czy ktoś już wstał albo jeszcze nie poszedł spać? Piątkowo-sobotni poranek, piątkowo-sobotnia noc, więc liczę na to, że jeszcze jednak ktoś nie śpi o tej porze. Kochani, pamiętajcie, że numer, który wyświetlony jest na ekranach, 704-300-400. O, mamy pierwszą osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. Adam Małysz. No oczywiście, że tak, bardzo dobrze. 5 dyszek wędruje do pana, świetnie. Oczywiście, że prawidłowa odpowiedź mówiłam, że znana osoba? Mówiłam. Lecimy dalej, szybciutko lecimy dalej, panie reżyserze. Co tutaj nam się pokaże? 100 zł, to już wiemy, więc pewnie trudniejsza zagadka. Jak to zazwyczaj w naszym programie bywa? No tak, więcej literek. Ewidentnie jest tutaj więcej literek, ale zagadka tego samego rodzaju. Nadal szukamy sławnej osoby. Imię i nazwisko sławnej osoby. Cały czas tego samego rodzaju zagadka. Kochani, tak przestawiamy literki, żeby utworzyły prawidłowe wyrazy. Dwa wyrazy. Imię i nazwisko. I kto się teraz zgłosi? Kto szybciutko wpadnie do studia i tak jak pan szybciutko odpowie na to pytanie, jakie jest imię i nazwisko widocznej konfiguracji literek na ekranach. Jest to sławna osoba. Myślę, że tutaj też nie będzie większego problemu. Myślę, że tutaj też nie będzie większego problemu z odnalezieniem, z przestawieniem tak tych literek, żeby utworzyły prawidłowe imię i nazwisko. Tutaj jest więcej tych literek. Tutaj w poprzedniej zagadce był sportowiec. No, Adama Małysza, tak jak pan prawidłowo odpowiedział, no, mało kto może nie znać. Myślę, że to jakieś pewnie jednostki mogą nie słyszeć o Adamie Małyszu. Tutaj mamy muzyka. Taka podpowiedź. Trudno byłoby nie znać Adama Małysza. Tutaj mamy troszeczkę dłuższe imię i nazwisko, ale równie znana osoba. Myślę, że też nie będzie większego problemu.
Ale kto się zgłosi? Kto szybko wpadnie do studia? 100 zł. Kochani, ta nagroda nam wzrosła o 2 razy, tak? Razy 2. Kochani, no 100 zł. 50 zł było za poprzednią zagadkę, teraz mamy 100 zł, więc i warto bardzo szybciutko się zgłaszać. 100 zł dla kogo? Potrzebuję jednej osoby, jednej obudzonej osoby lub osoby, która jeszcze nie poszła spać. Może chce właśnie w miły sposób kontynuować dzisiejszy wieczór. I właśnie nasz program jest po to, żeby uszczęśliwiać ludzi, żeby dodawać im fajnej energii i pozytywnego myślenia, bo 100 zł, jak ktoś dostanie 100 zł, to ja myślę, że będzie się na pewno cieszył. Za taką prostą zagadkę. Jakbym ja dostała za nic 100 zł, na pewno bym się cieszyła. Za nic. No tak naprawdę za krótkie pomyślenie, za krótkie skupienie się. Tylko tutaj z tych literek nie można utworzyć jakiegokolwiek słowa. To nie o to chodzi. Tutaj musimy utworzyć imię i nazwisko sławnej osoby. Ale co nam się pojawiło? 1000 zł, kochani. Reżyser nawet nam tutaj proponuje 1000 zł. 100 zł gwarantowane i 900 zł w bonusie. Także szybciutko przechodzimy do bonusa. No bardzo się cieszymy. Reżyser mnie tutaj zaskoczył, bo nawet nie wspomniał o tym, że już bonus, tylko zobaczyłam na podglądzie, że 1000 zł się pojawiło. Także kochani. 1000 zł, nawet 1000 zł za tę zagadkę. Tylko dla kogo? Kto się pojawi? Kto równie szybko jak nasz pierwszy pan odpowie prawidłowo na tę zagadkę, na to pytanie, jaka to osoba, jaka to sławna osoba? Kochani, minuta 48, pojawił nam się zegar. Również szybko bardzo, ponieważ ja znów go nie zauważyłam. Minuta 40 i musimy kończyć zagadkę. Musimy kończyć zagadkę, kochani, ponieważ chcielibyśmy przechodzić do kolejnych. To jest króciutki program. Nie aż tak ekstremalnie krótki jak wczorajszy, bo wczoraj to chyba pobiliśmy rekord, ale równie krótki, prawie tak samo. Kto się zgłosi? Kto będzie kolejną osobą, która zabierze ode mnie pieniążki? Nawet 1000 zł tym razem. No, czy ktoś jest obudzony, czy ktoś jest przed telewizorami? Pamiętajcie, że nie tworzymy jakiegokolwiek słowa. Zazwyczaj mamy te zagadki właśnie takie, że z danych literek tworzymy na przykład państwo, albo może po prostu jakiś wyraz. Tutaj mamy konkretne polecenie. Imię i nazwisko sławnej osoby. Nie wiem, czy to jest trudniejsze, czy łatwiejsze, bo tutaj faktycznie trzeba wykazać się jakąś wiedzą. No bo jeżeli nie znasz, jeżeli absolutnie nie słyszałeś tego imienia i nazwiska, to może faktycznie będzie trudniej. Ale z drugiej strony, jeżeli znasz, w tym przypadku muzykę, tak jak już powiedziałam na początku, wcześniej sportowiec, teraz muzyk, to chyba jest to łatwiejsze niż tworzenie jakiegokolwiek wyrazu. No kochani, nie odejmujemy, nie dodajemy literek, tylko układamy z tych, które widać. Imię i nazwisko. 1000 zł. Dla kogo? Kochani, no 1000 zł to już jest całkiem porządna sumka. Teraz jest maj, czas komunii. Może komuś się przyda właśnie na taką okazję. Jutro niedziela, prawdopodobnie są już komunie. Na pewno są, ja teraz nie jestem na czasie, ale reżyser mi podpowiada, że jutro ma sam komunię, także jednak są 1000 zł. Oczywiście nie swoją, tak? Poprawia mnie, że nie. Ale że wybiera się na komunię, także 1000 zł piechotą nie chodzi. Może komuś właśnie na taką okazję się przyda. Cały czas maj. Myślę, że jeszcze nawet za tydzień prawdopodobnie będą komunie. Także jeżeli nie na jutro, to może za tydzień. Dla kogo? 1000 zł. Czas się nam skończył. Szybciutko, kochani. Kto się pojawi? No, przypomnę może raz jeszcze numer.
Może spróbujcie razem ze mną wybrać ten numer. Czasami to pomaga. Chwytamy za telefon. I razem 704 304 000. Zielona słuchawka i... Liczę na to, że za chwilę jedna osoba tutaj wpadnie. Nasłuchuje, wyczekuje tego telefonu. Ja mam wrażenie, że ta zagadka nie jest dużo trudniejsza niż poprzednia. To też jest sławna osoba. Ale z drugiej strony ja mogę mieć takie wrażenie, może wy jesteście zmęczeni, może ciężko teraz się myśli. W sumie to ja też jestem dzisiaj zmęczona, więc może właśnie mam zaburzoną percepcję, ponieważ no tak jak powiedziałam na samym początku, odwróciłam dzisiaj kolejność snu i programu. Zazwyczaj chodziłam spać przed programem i już po programie nie chodziłam, a teraz odwrotnie. Dzisiaj taki przypadek mi się zdarzył, więc mogę mieć zaburzoną percepcję, ale wydaje mi się, że to nie jest dużo trudniejsza zagadka. Ale kochani, nawet 2000 zł nam się pojawiło. Reżyser zwiększył nam bonus. No 2000 zł, dwa razy tyle co przed chwilką. 2000 zł na komunię. Przyda się? No za tyle to już na pewno można poszaleć. Teraz prezenty dla dzieci komunijnych są dość wyszukane. Wiem, bo sama gdzieś tam ostatnio musiałam się zmierzyć z kupnem takiego prezentu i dzieci bardzo, bardzo duże oczekiwania teraz mają. 2000 zł to może być kwota, którą możecie sobie podzielić na wasze przyjemności, na komunię. Ja tutaj tak sugeruję komunię, ponieważ mamy cały czas maj. Ale oczywiście może ktoś zbiera już na wakacje. Może komuś 2000 zł się przyda. Tylko komu? Kto się pojawi? Może ja spróbuję wymienić wszystkie te literki. W pierwszym wyrazie mamy S, E, R, E, W, Y, N, a w drugim K, R, A, W, E, J, S, K, I. I co z tego możemy stworzyć? Jakie imię i jakie nazwisko? Zagadka tego samego rodzaju jak poprzednia, tylko dłuższe te wyrazy, dłuższe jest to imię i nazwisko. Może to jest problem. Może tam łatwiej było stworzyć imię i może właśnie do imienia ktoś dołożył po prostu nazwisko. Może niekoniecznie od razu widział, ale może się skojarzyło tutaj, że jak imię było Adam, to nazwisko Małysz. Tutaj tych literek jest więcej. Ale też dostaliśmy podpowiedź, że to nie jest sportowiec, to jest muzyk. Kochani, 704 304 000, jedyny numer, który kieruje tutaj do studia. Kto się pojawi? Kto wykorzysta swoją szansę na 2000 zł? Szybciutko, kochani, musimy kończyć zagadkę. Program, tak jak wspominałam, bardzo króciutki. Nie możemy czekać w nieskończoność. Nasze ramy czasowe naszego programu są, jakie są. No, niestety nie przedłużymy go. On nie jest z gumy. Nie możemy sobie wydłużać w nieskończoność naszego programu. Chcemy przechodzić do kolejnych zagadek. Halo, halo, czy ktoś się pojawił przed telewizorem? Czwarta nad ranem, prawie, albo już po, nie mam zegarka niestety. O, już reżyser mówi, że już nawet trzy po. No to już trzeba by było się faktycznie zmobilizować, ponieważ tak jak wspomniałam, program króciutki. Chcemy przechodzić do kolejnych. Jeżeli wiesz, jeżeli znasz rozwiązanie, nie pozwól, żeby ktoś cię wyprzedził. Przed telewizorami na pewno nie ma w tej chwili dużo ludzi. Na pewno dużo widzów, na pewno tych widzów przed telewizorem jest niewielu. Niewiele. Mówiłam, że jestem zmęczona. Kochani, koniec zagadki, szybciutko. Nawet 2000 zł. Szybciutko kończmy tę zagadkę. 704 304 000 i...
A może pan, który już nam tutaj prawidłowo odpowiedział na pierwsze pytanie, jakie jest nazwisko, imię i nazwisko sławnej osoby, może pan, skoro jeszcze pan nie śpi, albo już pan nie śpi, bo przed chwilką się słyszeliśmy, może pan właśnie pojawi się jeszcze raz, skoro nikogo innego nie słyszymy, a wiemy, że pan przed chwileczką był obudzony, zapraszam. A może jakaś pani się pojawi? Był już pan, może jakaś pani nie śpi? Ja tak piątkowo-sobotnią noc myślę sobie, że zawsze przed telewizorami jest więcej osób, zwłaszcza o takiej porze dość wczesnej, bo zupełnie odwrotnie, ja mam takie wrażenie, zupełnie odwrotnie dzieje się w środku tygodnia, że im wcześniejsza pora, im późniejsza w naszym, tak naprawdę w moim mniemaniu, ponieważ nie wiem, koło piątej, po piątej, to tym więcej ludzi. Tutaj mam wrażenie odwrotne, że jeżeli zaczynamy koło trzeciej, koło czwartej, to właśnie teraz jest więcej osób przed telewizorami. Jeżeli jeszcze jesteś, bo na przykład spędzałeś miły wieczór, albo nadal spędzasz ze znajomymi, to pobawcie się razem z nami. Zadzwońcie wspólnie. Oczywiście potrzebuję jednej osoby, jednej prawidłowej odpowiedzi, ale razem możecie rozwiązywać i ładnie sobie dzielić te pieniążki. Nawet 2000 zł. No myślę, że tutaj kilka osób byłoby usatysfakcjonowanych z podziału tych 2000. A jeżeli jesteś sam przed telewizorem, to tym bardziej 2000 zł od razu do twojej kieszeni. Tylko kto? No szybciutko, kochani, kończymy zagadkę. Przypomnę raz jeszcze, co musimy tutaj zrobić. Przestawiamy litery i odczytujemy imię i nazwisko sławnej osoby. Reżyser nam tutaj dał 4000 zł, kochani. Znowu podwoiliśmy kwotę, ale tylko 3 chwilki. 3 chwilki na 4000 zł. No teraz to już jest bardzo fajna sumka. Ja cały czas mówię, że ta sumka jest fajna, no bo 1000 zł było bardzo korzystne, bardzo takie po tych 100 zł gwarantowanych, 1000 zł już było pozytywnym zjawiskiem na ekranach, a ta suma cały czas się zwiększa. Podkręcamy tempo, 4000 zł, teraz nawet 4000 zł do wygrania. Tylko 3 chwilki. 3 chwilki na to, żeby rozwiązać tę zagadkę. Kto wpadnie do studia? No szybciutko. Szybciutko, kochani. 704-300-4000. Telefon działający zarówno, numer działający zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Jeżeli wyładował ci się telefon komórkowy, a masz stacjonarny, jak najbardziej. Zapraszam, ale 2 chwilki. Czas nam nieubłaganie biegnie. Skraca nam się szybciutko. Dla kogo nawet 4000 zł? No teraz, jeżeli jest was kilkoro na przykład przed telewizorami, to 4000 zł do podziału to już jest naprawdę korzystna kwota. Dwa razy większa niż przed chwilką. Tylko jakie imię i jakie nazwisko widzimy na ekranie? Co widzicie? Spróbujcie, kochani, spróbujcie. Ja zawsze nie lubię tak mówić, spróbujcie, no bo próba wiąże się z tym, samo słowo próba, że może się nie udać. Ja po prostu myślę, że trzeba działać, nie próbować. Jeżeli wiesz, od razu działaj. Z nastawieniem tak uda mi się. Jedna chwilka. Jedna chwilka tak naprawdę dla osoby, która już wie. Która potrzebuje teraz tej właśnie chwilki na wybranie numeru telefonu. I kto to zrobi? Kto się pojawi? Początek weekendu. No na pewno 4000 zł na coś się przyda. Jeżeli nie na komunię, to na inne przyjemności weekendowe.
Kochani, uwaga, zero. A nawet, kochani, reżyser mi tutaj szepnął, że musimy kończyć program. No ja ostrzegałam. Mówiłam, że program króciutki. I cóż teraz, zostaliśmy z tą zagadką prawdopodobnie. No tak, ale może za chwileczkę właśnie ktoś zadzwoni i nawet 4000 zł wygra. Troszeczkę utknęliśmy, bo już długo nie słyszę tutaj nikogo, ale 4000 zł nadal na kogoś czeka. Ja trzymam kciuki. Trzymam kciuki i na pewno zaraz kogoś usłyszę. Może spróbujmy razem wybrać numer. Ja powtarzam ten numer, ale może ktoś jeszcze potrzebuje, może właśnie dopiero teraz się przyłączył do nas, do zabawy i może właśnie ktoś potrzebuje tej mobilizacji. Spróbujmy razem. 704-304-000. Kto tutaj u nas na ekranach się znajduje? Jaka sławna osoba? Był już Adam Małysz, był sportowiec, teraz nie szukamy sportowca, teraz muzyk, artysta. Taka osoba akurat dla mnie. Ja artystów ubóstwiam, bardzo, bardzo szanuję. Pewnie przez moje wykształcenie również, ale... Oczywiście Adama Małysza również, jak najbardziej, ale ze sportowcami nie mam zbyt wiele do czynienia. Może ktoś właśnie również jest artystą, dlatego kojarzy, dlatego już wie. Kto? Dla kogo nawet 4000 zł? No szybciutko, kochani, kończymy program. To już nawet nie jest koniec zagadki, to jest koniec programu. Mamy bardzo, bardzo mało czasu. Ja jeszcze jestem na ekranach, ale tak naprawdę reżyser mnie tutaj już pogania. Na ekranie widnieje niepokojąca cyfra 0. Więc program lada moment może się skończyć. Ja nie chciałabym, żeby 4000 zł wróciło do sejfu. Pozwólcie mi popracować. Pozwólcie mi porozdawać te pieniążki. Wysiłek, jaki musicie włożyć w zdobycie ich, jest bardzo mały. Chwila skupienia i decyzja o podniesieniu słuchawki, o wybraniu numeru. Czasem za 4000 zł naprawdę trzeba się bardzo, bardzo mocno napracować. A tutaj 5 minut? 2 minuty? No szybciutko, szybciutko. Kochani, nawet 4000 zł. A ja słyszę, że reżyser się denerwuje. No ja też już się denerwuję, bo nie wiem, kiedy nas tutaj... pozbędziesz się nas z ekranu. Mam nadzieję, że jeszcze nie, że jeszcze chwileczkę poczekamy. Dobrze, kochani, czekamy jeszcze chwilkę. Ale bardzo, bardzo małą chwilkę, króciutką chwilkę. No nie chcemy, żeby ta zagadka była nierozwiązana. Dla kogo nawet 4000 zł? Widać, że tutaj jest problem z rozwiązaniem tej zagadki, bo w pierwszej zagadce bardzo szybko pojawił się widz, który szybciutko rozwiązał tamtą zagadkę, a teraz tutaj troszeczkę trudniej, dłużej czekamy, dużo dłużej. No ale też nie ma się co dziwić, to taka pora naszego programu, ni to noc, ni poranek, ciężko się o tej porze myśli, ja wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, zwłaszcza w piątkowo-sobotnią noc. Kiedy tak naprawdę już człowiek chce się zrelaksować, a tutaj każą myśleć. Ale też za fajne pieniążki. Nic za darmo, jak to się mówi.
No kochanie, 4000 zł. Dla kogo? Ja za chwilkę się zrelaksuję, będzie koniec programu i odpocznę. Wy również możecie, ale szkoda stracić szansę na 4000 zł, więc jeżeli znacie już odpowiedź, to dzieli was tylko jeden krok, wybranie numeru telefonu. Jeden krok od wygranej. Cały czas nie słyszę nikogo. Czy ktoś jeszcze nie śpi? Czy ktoś jeszcze nie śpi? Potrzebuję jednej osoby. Nie szukam tłumu. Jednej osoby. Kochani, minutka nam się pojawiła. Minutka do końca programu. Za minutkę wszystko się wyjaśni. No nie chciałabym, żeby okazało się, że po prostu ta zagadka zostanie nierozwiązana. Chciałabym, żeby za tę minutkę ktoś wygrał pieniążki. Nawet 4000 zł w majowy weekend. Ja mam wrażenie, że są takie miesiące, które wymagają większej ilości pieniążków w naszym portfelu. Stąd też dzisiaj mówię o komunii, ponieważ zorientowałam się, że jest sobota i że jutro już właśnie te uroczystości się pojawiają. I 4000 zł, jak wpadnie w przeciągu kilku minut do portfela, na pewno się przyda. Na pewno się przyda. 704 304 000. Jedyny numer, który pokieruje cię tutaj do studia. Czekam na jedną osobę, jedną obudzoną osobę, która już wie. No na pewno ktoś zna tę sławną osobę, która wyświetla się na waszych ekranach. Imię i nazwisko. Nie mieszajcie Nie mieszajcie z góry na dół i z dołu do góry. Widzicie, kochani, też jestem zmęczona i też teraz się zawiesiłam. Kochani, nie dodajemy literek, nie odejmujemy. Nie tworzymy jakiegokolwiek słowa. Nie szukamy tutaj, nie utrudniamy sobie. To ma być imię i nazwisko sławnej osoby. Na pewno ktoś wie. Tylko nie kombinujcie za bardzo. Bo może właśnie ktoś zaczął tutaj tworzyć niestworzone słowa jakieś. Może po prostu chciał tworzyć jakiekolwiek. Cały czas polecenie znajduje się na dole ekranu. Numer telefonu również. Jeżeli ja nie przypominam wystarczająco często, to wystarczy spojrzeć na dół ekranu. Mieszamy literki i tworzymy imię i nazwisko sławnej osoby. Wiemy, że jest to muzyk. W poprzedniej zagadce był to sportowiec Adam Małysz. No halo, dzień dobry. Halo? Halo, halo, halo. Słychać, ja słyszę. Proszę o odpowiedź. Ja słyszę. Tak, 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 poproszę o odpowiedź, ja też słyszę. Seweryn Krajewski. No oczywiście, że tak, 100 zł dla pana. I teraz walczymy o resztę, 3900. Czy jest pan gotowy? 30 sekund na odpowiedź. No jestem gotowy. Lecimy. Które zespoły zmierzą się w finale Ligi Mistrzów UEFA? Szybciutko, strzelamy, jeżeli pan nie wie. Nie wiem. No niech pan strzela. Mam pan jeszcze troszeczkę czasu. Może jakaś podpowiedź. Jeden hiszpański, jeden włoski. No niestety, tak, nie udało się. No tak, zegar nam się skończył. Żegnam się. Do zobaczenia we wtorek. Dziękuję.